Powiem panu szczerze, że jak teraz kogoś do pracy przyjmuję, ja nawet nie patrzę, z jakiej on jest uczelni. Co mi z tego, że ma MBA, jak nie potrafi się w ogóle w tym świecie poruszać, bo za niego tak by mamusia robiła wszystko i tatuś i nagle się okazuje, że po prostu to jest ofiara losu i po prostu nie potrafi z ludźmi współpracować, tak? Dużo jest takich osób? Bardzo dużo, bardzo dużo. Trzeba przede wszystkim znać siebie, a ja mam takie poczucie, że jest bardzo wiele młodych osób, które kończą szkołę, kończą uczelnię, a do końca nie wiedzą, kim są. Potem się ma te 60 lat i się mówi, kurczę, zmarnowałem życie, tak? Bo no, robiłem coś, co nie dawało mi tej frajdy. Czyli jeśli ktoś nas ogląda i myśli sobie, chce rzucić tą korporację, bo już mam dość? Niech rzuca. Absolutnie. Najgorsze, co może być, to robić sobie krzywdę. Dzień dobry, witajcie w kolejnej Biznes Klasie. Łukasz Kijek, a razem ze mną dzisiaj Henryka Bochniarz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Zastanawiałem się, jak panią przedstawić, ale myślę, że najprościej. Szkoda czasu. Wykładowczyni, szefowa firmy, założycielka firmy, kandydatka na prezydenta, członkini wielu rad nadzorczych. No i właściwie kobieta biznesu. Tak sobie myślę, że jeśli chodzi o kobiety w biznesie, to jest ich mało, ale jest zawsze Henryka Bochniarz. No właśnie, tak, pewnie za długo żyję. Chyba nie, chyba to nie ten problem. Ja zawsze się boję, jak właśnie gdzieś mnie przedstawiają i zaczynają, jakby mój życiorys przedstawiać. Mówię, ludzie, to zajmie więcej czasu niż to, co ja mam na swoje wystąpienie, więc tak powiem, skróćcie to maksymalnie. A z którego z tych etapów, który pani najlepiej wspomina? Wie pan, że ja jestem akurat bardzo dumna z tego, bo to nie wszystko oczywiście jest efektem jakichś moich tak świadomych wyborów. Czasami to jest właśnie kwestia znalezienia się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Często mówię swoim wnukom, że oczywiście wy żyjecie w zupełnie innym momencie, ale możecie właśnie pozazdrościć tego, że ja przechodziłam z jednego systemu na drugi, tak? Jak to Wałęsa mówił, z akwarium do zupy rybnej. I naprawdę trzeba było się tego wszystkiego uczyć i mieć w sobie też wiele takiej determinacji i czasami też takiego ryzyka, żeby po prostu skakiwać do tego basenu, w którym no, często nie wiadomo było, czy jest woda. Nie ma pani wrażenia, że ten duży biznes jest trochę odklejony od tego, co się dzieje, za bardzo odklejony od tego, co się dzieje w realnym świecie? Jeżeli mówimy o polskim biznesie, tak, bo nie chcę mówić o polskim, amerykańskim, tak, bo to jest zupełnie inna bajka, ale jeżeli mówimy o polskim biznesie, to ja z jednej strony tłumaczę zachowania, tak, swoich koleżanek, przede wszystkim kolegów, bo jednak dominujący w tym dużym biznesie są panowie, że oni się tak skupiają przede wszystkim właśnie na wynikach, na bilansach, na tym, co powoduje, że jeszcze większy zysk, jeszcze wyższa rentowność. Tak, że no, to ciągle jest, tak powiem, w dużej mierze pierwsze pokolenie, to najwyżej drugie pokolenie, tak? Że no, my ciągle się jeszcze tego uczymy, uczymy się też tego bogactwa, tak? Co to znaczy być bogatym, prawda? I jeszcze ciągle jest mały procent tych, którzy już wiedzą, że jakby to dzielenie się jest często większą frajdą niż to zdobywanie. Ale z drugiej strony najpierw muszą to zdobyć, żeby potem się dzielić, prawda? I ja mam taką nadzieję, że tych zachowań takich odpowiedzialnych, nie tylko za swoją firmę, ale również za swoją firmę, bo przecież wiemy, ile jest, tak powiem, zachowań nieetycznych, tak? Zwłaszcza w tych mniejszych biznesach, tak? Że... Czyli jest ciągle, żebym panią dobrze zrozumiał, jest ciągle za dużo takiego wyciskania, rozumiem, tej cytryny, tak? Tak, ja myślę, że po prostu to ciągle jest tak, że to i jest... za mało, i za ciągle mało. To jest ten pierwszy samochód, albo drugi samochód, a może pierwszy samolot, a może pierwszy, a może pierwsza żaglówka, tak? Więc ja tłumaczę to, choć wydaje mi się, że to będzie coraz mniej zrozumiałe, to tłumaczenie, dlatego że
jednak widzimy, co się w świecie dzieje, tak? I ja myślę, że ta świadomość tej odpowiedzialności no, powinna być dużo większa, że powinniśmy, tak powiem, wiedzieć o tym, że jednak właśnie są ci inni ludzie. Są ci, którym niekoniecznie nie wyszło dlatego, że byli leniwi, czy właśnie nie byli we właściwym miejscu, we właściwym czasie, tylko jest po prostu bardzo wiele osób, które sobie nie radzą w tych nowych warunkach, bo też może za mało poświęciliśmy czasu na to, żeby właśnie ich z tym wszystkim oswoić, zaprosić też do tego, tak? I oczywiście, że fajnie jest, że są takie akcje jak Jurka Owsiaka, aha, tak? I wszyscy się czujemy tego dnia lepsi, prawda? No, ale tylko, że to jest jeden dzień, tak? Jeden dzień. Ja akurat bardzo, i tego mnie też nauczyła Ameryka, tak? Żeby właśnie budować instytucje, żeby nie, fajerwerki są fajne, chociaż teraz to już nawet fajerwerki nie są fajne, bo wiemy, że niszczą środowisko, ale na chwilę. Natomiast budowanie czegoś, co potrwa, już nas nie będzie, a będzie jeszcze, tak? I dlatego dla mnie Lewiatan, czy Kongres Kobiet, czy Fundacja Prymus, czy Nagroda Nike, że to wszystko są właśnie instytucje, ja już w nich, tak powiem, wielu się nie dotykam, tak? I staram się jakby powoli od tego odchodzić, ale że mam taką nadzieję, że to zostało zbudowane na takim dobrym fundamencie, że będzie trwało. I że to właśnie nie jest kwestia, żeby po prostu raz wręczyć nagrodę, tylko żeby budować coś, co dla tych ludzi, tak jak była właśnie Nike zbudowana, że dla... Wtedy przecież ci pisarze, twórcy, no, mieli straszny czas, prawda? I ta możliwość, że oni mogli dostać po pierwsze znaczącą nagrodę, dzisiaj już jest dużo więcej ich, tak? Ale z drugiej strony, że przede wszystkim mogli zarobić pieniądze na tym, że były kolejne wydania książki, która ukazała się, bo to było zawsze za książkę jakby z poprzedniego roku, że to ich też budowało i to dzisiaj ich buduje, tak? Napędzało, tak. Widzę, jak to jest ważne. Tylko to wymaga właśnie stabilizacji. Ludzie po prostu, zwłaszcza dzisiaj, myślę, że żyjemy wszyscy w takich kompletnie nieprzewidywalnych czasach, że ten każdy szuka jakiejś stabilizacji, tak? Jakiejś możliwości przewidywania. I że w związku z tym my powinniśmy robić wszystko i za to biznes też jest odpowiedzialny. A powiedziała Pani, bo to jest bardzo ciekawe, powiedziała Pani o tym pierwszym, drugim pokoleniu, ale nie ma Pani wrażenia, że my ciągle pokutujemy i jeśli chodzi o pracowników w Polsce, że jednak naszą przewagą wciąż są koszty pracy. To znaczy, że no, pracodawcy płacą tym pracownikom ciągle mało, a ciągle jak wraca temat jakichś podwyżek, czy nie wiem, teraz inflacyjnych, czy płace minimalne, wiem, że to jest duży temat, ale to ciągle wywołuje, wie Pani, ten wielkie oburzenie, protest. Czy Polacy powinni zarabiać więcej? Ja myślę, że po pierwsze to się zmienia, bo rynek pracy dzisiaj jest taki, że ci, którzy właśnie myślą, że mogą chodzić na skróty i można płacić pod stołem i że można nie płacić na odpowiednio do dostarczanej wartości, to oni mają małe szanse przetrwania, bo przecież widzimy, że to bezrobocie jest bardzo niskie i trzymanie ludzi, tak, związanie ich z firmą, jakaś lojalność, która buduje firmę, że to staje się coraz większą wartością. Więc ja myślę, że ten czas, kiedy myśmy rzeczywiście mieli nadwyżki ludzi, w związku z tym można było sobie wybierać, się skończył. I to ja po prostu widzę teraz, jak przychodzą ludzie do pracy, i no, po pierwsze oni mają inne podejście. Ja uważam, że bardzo dobrze, że mają inne podejście, bo często słyszę takie opinie, ach, tamte młode pokolenie, to one work-life balance i praca zdalna i ja tutaj o 17 to ja już wyłączam komputer i telefon, nie odpowiadam. Ja myślę, że myśmy robili swoje i pracowaliśmy po 18 godzin, tak było. Taki był czas, tak? A teraz, zwłaszcza myślę po pandemii, masa rzeczy się przewartościowało, tak? I uważam, że to szukanie takiego zdrowego środka, co nie znaczy, że nie ma momentów, w których znowu trzeba pracować 18 godzin, bo akurat jest takie zderzenie na rynku, że po prostu trzeba to wykorzystać, prawda? Ale właśnie to wtedy można oczekiwać tych 18 godzin, jak się ma ludzi, którzy wiedzą,
co to jest ta firma, wiedzą, że mogą na nią liczyć, wiedzą, że jak będzie jakiś trudny czas, to nie będzie tylko i wyłącznie myślenie o tym, jak tu zaoszczędzić na tych kosztach. I wtedy można od tych ludzi, ja myślę, że te firmy wygrają. Te, które właśnie bazują tylko i wyłącznie na tym, żeby maksymalnie ograniczyć koszty, to moim zdaniem nie będą miały szans, bo widać po prostu, że to, co zostaje na rynku, to w coraz większej mierze to już nie jest, tak powiem, masowa produkcja, tylko że po prostu trzeba bardzo selekcjonować ten swój rynek, trzeba go znać, trzeba o niego dbać, on się też ciągle zmienia, więc jeżeli nie ma się ludzi, którzy mają otwarte głowy, są kreatywni, to wydaje mi się, że po prostu szanse na to, żeby rzeczywiście przetrwać, nie są zbyt duże. A co Pani by poradziła dzisiaj osobom, które myślą o tym, żeby założyć własny biznes? I ma Pani i doświadczenie akademickie, i doświadczenie biznesowe, i doświadczenie z dużej korporacji, i wreszcie doświadczenie z polityki, więc wie Pani, no, oglądają nas ludzie, którzy myślą też o tym, żeby założyć swoją własną firmę. Co Pani by im powiedziała? Ja myślę, że tak. Z jednej strony jest dzisiaj trudniej, bo wtedy, kiedy... Trudniej niż w latach 90. Trudniej niż w latach 90, bo wtedy, kiedy ja zaczynałam biznes, to właściwie była tylko kwestia, na co się zdecydować, bo niczego nie było, prawda? Wszystko, nie wiem, czy ktoś chciał produkować ołówki, czy ciuchy, to po prostu... Wszędzie był rynek. Trzeba było po prostu się zdecydować i to robić, tak? Dzisiaj, no, mamy wielką konkurencję w każdej dziedzinie, i krajową, i zagraniczną. W związku z tym po prostu na pewno nie jest łatwo. Ale z drugiej strony jest łatwo o tyle, że mamy ileś instrumentów do tego, żeby właśnie szybko się dowiedzieć, tak, na co może być popyt. Dzisiaj zrobienie, tak powiem, to, co myśmy tygodniami czekali na jakieś badania i tak dalej, to dzisiaj po prostu jak ma się dobry warsztat, to bardzo szybko można się dowiedzieć, o co chodzi, jaka może być tego cena, jaka jest konkurencja, znaleźć ludzi fajnych do tego. Więc ja uważam, że po pierwsze to trzeba wiedzieć, czego się chce, tak? I najgorsze, co można zrobić, to robić coś wbrew sobie, tak? Że jeżeli ktoś właśnie nie lubi ryzyka, lubi, tak powiem, przychodzić do tego samego miejsca, mieć jasne procedury, kierunki kariery, oceny i tak dalej, moim zdaniem zaczynanie od dużej korporacji jest bardzo dobrym patentem, dlatego że tak jak ja nie jestem wielbicielką korporacji, to masę się tam można nauczyć. Aha. I to jest taka wiedza, której się nie da kupić. Można chodzić na 100 kursów, ale po prostu dopiero jak się jest w środku tego, to można naprawdę tych podstaw nauczyć się, prawda? A potem się zastanowić, czy lepiej zostać, tak, i iść po tych szczebelkach, wiedząc, jakie tutaj są meandry tego wszystkiego i gry i zabawy, prawda? Bo to nie ma siły, jak jest duża struktura, to wtedy po prostu bardzo wiele zależy właśnie od tych relacji z ludźmi i tak dalej. Czy też mamy tyle swoich pomysłów, jesteśmy gotowi do tego, żeby przeżyć to ryzyko, bo to jest z jednej strony wielka frajda, jak się coś robi na własny rachunek, a z drugiej strony niesamowita frustracja. Ileś rzeczy nie wychodzi. To nie jest tak, że o, mam pomysł, proszę bardzo, i ja tutaj już od razu mam to jak w banku. Niczego nie ma w banku, tak? Może się raz udać, ale potem, tak powiem, płaci się za to dość wysoką cenę. Więc trzeba przede wszystkim znać siebie. A ja mam takie poczucie, że jest bardzo wiele młodych osób, które kończą szkołę, kończą uczelnie, potem mają jakieś MBA-e, a do końca nie wiedzą, kim są, tak? I myślę, że ja dlatego zawsze namawiam, słuchajcie, jedźcie, weźcie plecak, i dzisiaj już na zmywaku, nie ma zmywaków, tak? Wszystko robią zmywarki, ale cokolwiek, tak? Bądźcie ogrodnikiem, siedźcie, pracujcie w knajpie, po prostu
ćwiczcie siebie, zobaczcie, co lubicie. Czy właśnie lubicie zmianę, czy przeciwnie, tak? Czy, tak powiem, możecie się szybko nauczyć języków, czy ciężko wam to wychodzi, prawda? Czy raczej, tak powiem... Czy lubicie ryzyko, czy nie? Dokładnie, lubicie ryzyko, czy chcecie mieć stabilizację. Po prostu ćwiczcie to, bo potem można po prostu właśnie pójść do tej korporacji, nawet się zrobić w niej karierę, a potem się ma te 60 lat i się mówi, kurczę, zmarnowałem życie, tak? Bo no, robiłem coś, co nie dawało mi tej frajdy, tak? Albo odwrotnie. Ale z drugiej strony trzeba mieć oczy otwarte, bo dzisiaj naprawdę jest masa możliwości. Masa możliwości, tak? Nie szukamy pracy. Ja pamiętam, jak myśmy zaczynali, no to ta Polska to już była dla nas wielkim wyzwaniem, tak? Czy ktoś pojedzie i będzie pracował we Wrocławiu? Pamiętam, jak otwieraliśmy nasze biuro we Wrocławiu i wszyscy mówili, rany boskie, no to w ogóle koniec świata, tak? Bo to jechało się 7 godzin, no w ogóle tragedia, tak? Dla kogoś, kto był zainstalowany w Warszawie. Dzisiaj wchodzi się w internecie i tych miejsc pracy wszystko, tak? Portugalia, Hiszpania, zwłaszcza, że Unia nam dała te możliwości. I naprawdę, jak ktoś, tak powiem, potrafi być na tyle odważny, żeby właśnie próbować tych różnych rzeczy, tylko mówię, to trzeba robić wtedy, kiedy ma się te 20 kilka lat i w związku z tym można podjąć to ryzyko, a nie jest tak, że o rany, no nie wypada, tak? No jak się ma lat 40, ja wiem, są ludzie, którzy zaczynają nowe życie, mają lat 60, no ale to są wyjątki, tak? Czyli jeśli ktoś nas ogląda i myśli sobie, chce rzucić tą korporację, bo już mam dość? Niech rzuca. Absolutnie. Najgorsze, co może być, to robić sobie krzywdę, bo dzisiaj po prostu zawsze to jest ryzyko, tak? Ale ja absolutnie uważam, że najgorsze, co można sobie zrobić, to tkwienie w jakimś układzie, który wiemy, że jest, oczywiście, że tak, bierzemy kredyty, tak, mamy dzieci. Dlatego mówię, im dalej, tym gorzej. Więc ćwiczyć się wtedy, kiedy nie ma tych obowiązków, spróbować właśnie co nam pasuje, czy raczej wolelibyśmy jednak być w Polsce, dla nas rodzina jest ważna, święta razem spędzane, tak powiem, no, są ludzie, dla których to są niesamowicie ważne wartości i trzeba to cenić, tak, i wtedy no mówię, nie robić sobie krzywdy na tej zasadzie, że pojadę, tak powiem, do Ameryki, nawet mam fajną pracę i jestem nieszczęśliwy, bo tam właśnie tu mam rodziców, chciałbym być z nimi i tak dalej. Także ja myślę, że po prostu najważniejsze to poznać siebie. U nas niestety przez to, że po pierwsze chronimy tych młodych ludzi, nie wystawiamy ich na różne ryzyka, to mówię, oni kończą te szkoły, mają nawet fajne dyplomy. Ja powiem panu szczerze, że jak teraz kogoś do pracy przyjmuję, ja nawet nie patrzę, z jakiej on jest uczelni. Bo w Stanach, no to jak ktoś przychodzi ze Stanfordu, no to wiadomo, prawda, że jest, tak? W Polsce z całym szacunkiem dla naszych uczelni, rzadko kiedy się zdarza, żeby jak ktoś napisał pracę u jakiegoś profesora, to była gwarancja, że naprawdę to jest ktoś wybitny. Natomiast... Muszę pani powiedzieć, że to brzmi bardzo ale, powalająco. No niestety, no ja mówię... To znaczy nieważne, czy warszawski, czy SGH, czy... Ja po prostu patrzę, jaki kto... Wie pan, to też jest kwestia, kogo ja szukam do pracy. Ja nie, no ja rozumiem, ale jeśli chodzi o kompetencje, no to jak się kończy, nie wiem, w Stanach, jakąś uczelnię, no to wiadomo, że no, po tej uczelni będzie świetny fachowiec. No. Tak, tak, ale u nas po prostu niestety, mówię, potem przychodzi ktoś, ma 3 MBA-je, a nie jest w stanie przygotować, tak powiem, jednego pisma do jakiejś, tak powiem, instytucji i załatwić jakąś sprawę. A dla mnie to jest istotne, tak? Co mi z tego, że ma MBA, jak nie potrafi się w ogóle w tym świecie poruszać, bo za niego, tak powiem, mamusia robiła wszystko i tatuś i nagle się okazuje, że po prostu to jest ofiara losu i co mi z tego, że on ma 3 MBA i jest inteligentny, jak on po prostu nie potrafi z ludźmi współpracować, tak? Dużo jest takich osób? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Dlatego... Ale to jest jakiś problem tego pokolenia? Ja myślę, że to jest w dużej mierze problem tego pokolenia, tak? Że ono po prostu może ma za dobrze. Nie wiem, myśmy byli tak powiem, wystawieni na tyle ryzyk, tak? Tego kompletnie nowego świata, który musieliśmy sami znaleźć, tak? Że teraz po prostu to zwalnia z tego, tak? Więc dlatego wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim, mówię, robić wszystko, żeby wtedy, kiedy można,
Zdobyć oczywiście wykształcenie, bo ono jest istotne i właśnie nie patrzeć na, tak powiem, tytuły, tylko autentycznie szukać ludzi, którzy otwierają nam głowy, bo coraz większy będzie popyt na to. Oczywiście, że ci wszyscy, oni też znajdą swoje miejsce, ale ja mówię o tych ludzi, o tych ludziach, którzy będą ten świat zmieniać, będą kreatywnie, będą szukać nowych rozwiązań, które mają naprawdę szansę na to, żeby nas pchać w jakieś nowe zupełnie ulice. Natomiast potrzebni są, dlatego mówię, jeżeli jest tak, że ja chcę mieć po prostu spokojne życie, wziąć ten kredyt, spłacać te, tak powiem, zobowiązania, to trzeba szukać innego miejsca, prawda? Więc dlatego mówię, że najważniejsze jest to, żeby po prostu szukać, oczywiście, że wie pan, no jest wiele osób, które nie mają takiej możliwości w ogóle, prawda? Chociaż mówię, dla mnie dzisiaj wszystko jedno, czy ktoś się urodził w Koziej Wólce z szacunkiem dla Koziej Wólki, czy się urodził w Warszawie, jeżeli tylko chce korzystać z tych możliwości, ma dostęp do naprawdę całego świata. Naprawdę ma dostęp do całego świata, tylko nie trzeba się tego bać. Ja bym chciała, żeby nasze szkoły dokładnie właśnie tego uczyły, tak? Jak korzystać z internetu, jak, tak powiem, nie bać się tego świata, jak wiedzieć, że są po prostu różne kultury, różni ludzie, różne agendy, i w których się po prostu trzeba jakoś znaleźć. I wtedy jest szansa na to, że dla ciebie każdy gdzieś będzie szukał tego najlepszego miejsca, tak? Natomiast oczywiście są, to też jest kwestia przecież, wiesz, miejsca, w którym się ktoś urodzi, czy... Chociaż mówię, no ja mieszkam na wsi, bardzo małej, pod Olsztynem, no i tam każde dziecko ma komputer albo dwa. Jak wie, ja zaczynałam fundację i robiliśmy właśnie nagrody dla takich najbardziej, tak powiem, fajnych dzieci, nie tylko pod względem wyników w nauce, ale tego, żeby właśnie robiły coś jeszcze, tak? Żeby się jeszcze czymś interesowały. Czy to był sport, czy to była plastyka, wszystko jedno, ale żeby coś jeszcze innego robiły, no to wtedy był wybór, tak? Dostawały, nie wiem, na początku to było chyba 2000 albo komputer. I wszyscy brali komputer. Dzisiaj nikt nie chce komputera, bo wszyscy go mają, tak? Natomiast to, co robią te dzieciaki, i to ja po prostu z podziwem patrzę na to, tak? Właśnie na jakie one się kursy zapisują, jeżdżą na, jak powiem, do innych krajów, żeby się nauczyć, biorą na to pieniądze właśnie, żeby, tak powiem, poćwiczyć język, tak? Ci ludzie mają dla mnie właśnie cały świat przed sobą, tak? Natomiast no, są też tacy, którzy po prostu są pozamykani w tych swoich małych światach i mają ogromny problem z tym, żeby z niego wyjść. Więc... Nie ma pani też takiego wrażenia, że dzisiaj jak patrzymy na rynek pracy chociażby i wszyscy mówią, że to jest rynek pracownika i no nie da się zaprzeczyć tym liczbom. Natomiast są takie miejsca, gdzie ciągle no jest ta magiczna bariera, której nie da się przejść, magiczna bariera zarobków, czyli płaca minimalna. No ostatnio, nie wiem, 3 miliony ludzi już pracuje w Polsce bodajże na płacy minimalnej. To wszystko pokazuje, że no, że gdzieś jest cały czas ta bariera tego, żebyśmy ten rynek pracy odczarowali, zmienili, tak żeby ta Polska mogła też pójść do przodu trochę bardziej. No tak, tylko wie pan, no na pewno nie da się tego zrobić przez sztuczne podwyższanie płacy minimalnej, tak? No bo tak na końcu to poza budowaniem szarej strefy to niewiele nam to da, bo jednak no trzeba znowu patrzeć, na jakim my jesteśmy etapie rozwoju, jaką wartość dodaną mamy naprawdę tutaj do zaproponowania. A my jesteśmy ciągle na dorobku? A my ciągle jesteśmy na dorobku. My ciągle jesteśmy na dorobku. A nie jest tak, że już możemy te owoce konsumować? Bo niektórzy ja tak... myślę, że bardzo wiele osób oczywiście konsumuje. Jak mówimy o tych właśnie najbogatszych, no to ja uważam, że oni są już na tym etapie, że powinni więcej myśleć o dzieleniu niż tylko i wyłącznie zdobywaniu. I są przykłady, no rozmawiam tutaj z panem Grochowskim, prawda? Mhm. No to uroczy człowiek i z takim systemem wartości, że to naprawdę imponujące, prawda? Jak on potrafi znaleźć ten
środek między tym, że trzeba zarabiać pieniądze, a jednocześnie widzieć po prostu, jaki jest ten świat obok i potrafić też mu coś zaproponować, co by powodowało, że właśnie ludzie mają dostęp do tych rzeczy, no chociażby jakiego te wszystkie projekty dla Ukraińców, prawda? Tak. Więc są osoby naprawdę tutaj znakomite pod tym względem, ale też jest bardzo dużo takiego no, czystego egoizmu. Ja mam nadzieję, że mówię, to zachłyśnięcie się tym, że to gdzieś tam w którymś momencie przyjdzie taka autorefleksja, że tak na końcu właśnie jak się nie potrafimy dzielić i nie mamy tych ludzi, którzy dzielą z nami te wartości, że to po prostu sensu nie ma, tak? I że właśnie ci, którzy oferują te najniższe wynagrodzenia i nie patrzą kompletnie na to, czy ci pracownicy mają szansę jakiegoś rozwoju, jakie są ich problemy, że w momencie, kiedy właśnie trzeba oczekiwać od tych ludzi, że dadzą coś z siebie więcej niż tylko przyjdą do pracy, że wtedy się okaże, że nie mogą na to liczyć, to, tak? To nie działa. To proszę mi wybaczyć pytanie, ale pytanie będzie związane z wiekiem. Więc tak, 77. 77. Mhm. Czyli pani już powinna być 17 lat na emeryturze. Tak, absolutnie. Ale nie jest pani na emeryturze. Nie, zdecydowanie mi to nie grozi. Ale w ogóle dopóki zdrowie pozwala, to nie złożyła pani nigdy wniosku o emeryturę? Złożyłam wniosek oczywiście emerytury, bo po prostu uważam, że pracowałam na nią ciężko. W związku z tym myślę, że te pieniądze, czym służą mnie, czy jakimś innym celom, to myślę, że potrafię je lepiej zagospodarować niż ZUS. Rozumiem, rozumiem. Ale w tym sensie pracuje pani cały czas zawodowo. Ile godzin dziennie? To jest bardzo różnie, dlatego że po prostu no właśnie są takie momenty jak teraz, tak? Jest masa rzeczy się nowych tworzy. Tam, gdzie ja mogę zaoferować gdzieś swoją wiedzę, kontakty i tak dalej, to po prostu to robię, bo to jest taki moment, w którym wiem, że za 2 tygodnie już to będzie nieaktualne, prawda? Ale ja bardzo pilnuję też tego, żeby nie szafować sobą, nie wiedząc, że właśnie jutro też jest dzień. I po pierwsze, jeżeli czuję, że już ten, tak powiem, mechanizm, który na pewno nie jest tak sprawny, jak był 20 lat temu, że zaczyna się zacierać, no to funduję sobie kilka dni kompletnie, tak powiem, bez, nie powiem bez pracy, bo ja absolutnie nie potrafię. Podobno wyrywa pani chwasty. Wyrywam chwasty, tak, zawsze sobie coś znajdę, ale to nie znaczy, że nie uwielbiam posiedzieć na tarasie z lampką wina i po prostu gapić się na to, co się dzieje na jeziorze i poświęcać się takiemu kompletnie niczemu, tak? Ale wtedy też wiele rzeczy mi się w głowie układa, tak? Także myślę, mówię, na tyle już siebie znam, że wiem, że są momenty, w których powinnam się absolutnie wyciszyć i dać sobie święty spokój, bo po prostu jestem wtedy nieefektywna, nieskuteczna. I mówię, to też jest kwestia znajomości siebie, tak? Każdy powinien wiedzieć, tak powiem, co pozwala mu odpocząć i rzeczywiście odreagować. Jeden biega, ja akurat bieganie lubię, ale chodzenie kilometrami bardzo chętnie, pływanie kilometrami bardzo chętnie, właśnie czytanie do bladego świtu bardzo chętnie. Natomiast jakby mnie to ktoś tak na tydzień wziął, no tutaj sieć, tak powiem, machaj nogą, to nie wiem, czy byłoby potem co zbierać, tak? Bo ja wiem, że to byłoby dla mnie absolutnie zabijające. A z drugiej strony wiem, że są ludzie, którzy właśnie chcą mieć od 8 do 15. I pozamiatane. I pozamiatane. I szanuję to i uważam, że właśnie najważniejsze jest to, żebyśmy byli różni, szanowali to, jak, tak powiem, funkcjonujemy, ale z drugiej strony, no mówię, nie myśleli tylko i wyłącznie o sobie, tak. To na koniec zapytam panią bo za chwilę dojeżdżamy, zapytam panią o takie spojrzenie geopolityczne, bo ma pani doświadczenie z polską polityką, ma pani doświadczenie z amerykańską globalną firmą i pewnie też w jakimś sensie z polityką.
Nie ma pani wrażenia, że my dzisiaj w Europie przegrywamy wyścig, ten gospodarczy wyścig z Amerykanami i ten gospodarczy wyścig z Azją, przede wszystkim z Chinami? Czy tutaj nie popełniamy jakiegoś wielkiego błędu? Ja myślę, że tak. Z jednej strony coś w tym jest, że ta Europa właśnie z tymi swoimi wszystkimi wadami, tak, przeregulowaniem, tymi rozdętymi programami socjalnymi, że ona jest tak atrakcyjna, tak, i że no, te miliony ludzi chciałyby tutaj być, prawda, bo jak pytamy, gdzie chciałyby mieszkać, no to jakoś mało chętnych jest do tego, żeby pojechać do Rosji, prawda, czy właśnie do Chin, natomiast tutaj wiemy, co się dzieje na naszych granicach, prawda. Z drugiej strony, i trzeba to cenić, tak? Te wartości i właśnie ten system, który częściowo jest niesprawny, tak? Z drugiej strony, no jak patrzy się na to, jak ta Ameryka ciągle znajduje w sobie te pokłady właśnie kreatywności, efektywności, skuteczności, to jest naprawdę niesamowite. Ja pamiętam sama, tak powiem, opowiadałam też takie rzeczy, jak tu właśnie Chińczycy tak strasznie, tak powiem, szli do przodu, że tutaj w 2030 roku to już przegonią Amerykę i tak dalej. No i co? I guzik, tak? Więc to jest naprawdę imponujące. Powinniśmy się od Amerykanów wielu rzeczy uczyć, tak? Wielu rzeczy uczyć, bo naprawdę imponujące jest, w jaki sposób się potrafią zorganizować, choć też mają swoje problemy, tak? Więc wiele wad. Nie ma idealnych systemów. Natomiast ja wiem jedno, tak, że na pewno to poczucie wolności, demokracji, to jest to, co właśnie daje szansę na rozwój, tak? I w związku z tym te wszystkie reżimy, które czasami nas zachwycały, tak, że miały tak szybko te efekty, a potem się okazywało, że gdzieś jest ten moment, w którym się to wszystko po prostu wypala, prawda? Więc wydaje mi się, że powinniśmy się po prostu od siebie uczyć, tak? I wiele rzeczy w Europie, przy czym no, też popatrzmy na to, jak ona jest różna, że po prostu żyjemy naprawdę w tak różnych systemach, pod każdym względem, w różnych kulturach, w różnych językach, w różnych kuchniach, że to dla mnie Unia jest jakimś cudem. Unia Europejska, jej rozwój przy tych bez przerwy narzekaniu już za chwilę się skończy. To jest dowód dla mnie na wielkość tych, którzy ją tworzyli, ale też wielkość tych, którzy w niej teraz są. I myślę, że powinniśmy być z tego dumni, bo mamy w tym swój udział i przez to, co się stało w 1989 roku, ale również przez to, co stało się głównie przez Tuska i te wybory ostatnie, tak? Że naprawdę to jest coś niewiarygodnego, jak potrafimy się odradzać, szukać jakichś nowych ścieżek i mamy kompleksy wobec Ameryki i myślę, że w wielu miejscach bardzo słusznie, ale też uważam, że powinniśmy cenić to, że przy tej właśnie niesamowitej różnorodności potrafimy pewne rzeczy robić wspólnie, tak? Jest tylko kwestia, czy będziemy w stanie przy tym, co się dzieje, jeśli chodzi o nowe technologie, czy my będziemy w stanie rzeczywiście się dobrze komunikować, na ile będziemy nabierać się na różne, tak powiem, hasła, które dają na 5 minut jakiś efekt, a tak na końcu okazują się niestety wielkim nieszczęściem. Myślę, że to jest w tej chwili dla mnie przynajmniej takim największym wyzwaniem. Te wszystkie nowe technologie, ja korzystam bardzo z czata, z Binga i uważam, że to jest wielki skok, jeśli chodzi o instrumenty, którym możemy się posługiwać, ale z drugiej strony to jest jedno z największych zagrożeń. I czy my na tym potrafimy zapanować? Teraz patrzę, jak do tego podchodzi Ameryka, która na początku mówiła wolna Amerykanka, tak? A teraz widzi, że jakie to budzi problemy. Unia swoją metodą szuka przede wszystkim regulacji. Też wiemy, że to nie jest, tak powiem, fajny patent, bo właśnie zabija
wiele z tych możliwości, które można by wykorzystać. Myślę, że znajdziemy jakiś, bylebyśmy byli w stanie poprzez zdiagnozować ten problem i szukać, tak powiem, wspólnie rozwiązać i nie dać się, tak powiem, pójść na pasku jakichś populistów, którzy będą szykowali nam właśnie takie fajne, gotowe rozwiązania. Więc znowu patrzę na to jak na kolejne wyzwanie, tak, w którym jeszcze uczestniczę i mam taką nadzieję, że również właśnie to, przecież przy czacie tam jest tylu Polaków, którzy tworzą go. Więc to pokazuje, jakie my mamy możliwości, tak? Więc żeby to maksymalnie wykorzystać i żeby to wykorzystać nie tylko, no coś w tym jest i to mnie bardzo, tak powiem, zawsze boli, że właśnie ludzie, którzy mają tak otwarte głowy, że jeżeli chcą się zrealizować i mieć takie poczucie, że naprawdę coś mogą dodać do tego, co w świecie się dzieje, że jadą gdzieś indziej, tak? To jest moim zdaniem coś, nad czym powinniśmy się zastanowić. Dlaczego tak jest, tak? Dlaczego tak jest? Czy to jest kwestia naszej edukacji, to jest kwestia braku zgody na przykład na sukces, na to, że właśnie komuś można coś więcej niż komuś innemu, że no, mamy jeszcze jakieś lekcje do odrobienia, ale ja mówię, patrzę na to jako no, takie wyzwanie, na ile ja będę mogła tam do tego jakoś dołożyć cegiełkę, chociażby przez te moje dziewczyny liderki, które są tak znakomite, to zobaczymy, ale na pewno nie chcę być widzem w tym wszystkim. Henryka Bochniarz, dziękuję Pani bardzo za ciekawą rozmowę i zachęcam oczywiście do subskrybowania naszego kanału Biznes Klasa. Dziękujemy, do zobaczenia.